tego. Babci tak dobrze rozumieć. A tak sobie patrzyłam się przez całą noc, powiedziałam, że ja się teraz starości nie boję, że jeśli w tym wieku jak pani też będę śpiewać takie koncerty przez 2 godziny, to... Chętnie zastarzeje. Dokładnie. Dla korona. Dla dobrej siły. To nie cierpię, czekam. Nie czeka starości. To jest to, było wspaniałe. Już niech te lata miną, już, dobra, jestem stara i 2 godziny. A jest coś w tym, ja pamiętam, jak byłam o wiele młodsza i śpiewałam koncerty, to musiałam dzień wcześniej przyjechać, szykany, nie wiadomo co, a teraz przyjeżdżam po podróży. Słucham? Zostaje pani jeszcze? Tak, będę nocować, tak, oczywiście. Tak, a gdzieś możemy coś zrobić? Chcecie coś zrobić? No jasne. Aż teraz weźmiemy mamę? Szczęście jeszcze? Takie 3 piękne kobiety znajdę w zdjęciu. Ja, dziękuję. A jeszcze ja mogę się. Dobrze. Na dla Bernady. Przez radę? Przez jedz. Tak, no. A pani pamięta jeszcze, o którymś wywiadzie opowiadała, co to było z Andrzejem Sewerynem? Miłość platoniczna. Platoniczna. Nic więcej. Nic więcej. No, niestety tylko platoniczna. Ja już bardzo młodzi, wiesz, jeszcze przed szkołą teatralną, także on, zaraziłam go aktorstwem i został aktorem. Staliśmy takiego kółka teatralnego. Dobrze, że pani to zrobiła. Jeszcze wam moje koleżanki bardzo proszę dla Moniki. Dla Moniki. Musiała być wreszcie. Ale cały koncert zobaczył. Tak, pięknie. Musimy jeszcze do rana posyłać. Tak? Tak. Musiałam jeszcze do tego mieszkań. Teatralną to jest też taka wyszła. Jak kobieta? Bałam się, że się zmęczyłam. Zmęczyliście się. Dziękujemy wszystkiego do tego. Dziękuję. Do dobrego. Oczywiście. Proszę bardzo. Misarze, tu jest dla mojej malinowej Gosi, która tam gdzieś jest schowana. Malinowa Gosia. Do malinowej Gosi. Szczęśliwa dla pana jest. Bardzo. Tyle lat się ze mną męczy. Słodka jak malinka. I z ręki jem. Tak. Ale nie pokryj się. Już nie te zęby. A to jest dla atramentowego rycha, czyli mnie. Dla atramentowego rycha. Tak jest. Czarny charakter. No, mózg niesamowity. Musiałaś, by cię już teraz pogryźć za to. Nie. Całość mi się przejrzał na oczy. I robi się coraz wiekiem pożądniejszy. No pewnie, tak. Trzeba doskonalić ducha, tak? Tak. Ciała już za bardzo mocne. Znaczy, no, ono jest. Ono jest. Ono jest. Człowiek musi je toczyć przed sobą. Musi je toczyć, tak. Musi się męczyć. Dobrze, bardzo proszę. Serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego, bo jesteś głosu, dziękuję. Do widzenia.